Dzisiaj jedna minutówka z osiołkiem. Skąd ten osiołek się nam znalazł w jednej minutówce? Z maila. Chciałbym prosić Pana o sugestie i przemyślenia, może nawet podjęcie tematu opornych pracowników. Chodzi o dostosowanie się do organizacji współpracy i otwartość na zmiany i usprawnienia. Temat rzecz jasna podjąłem. Napisałem felieton na fruga.net ukośnik 367. Przeczytasz, a też wejdziesz tam na godzinne spotkanie, gdzie rozmawiamy w środę o 10 na ten temat. Aczkolwiek teraz w jednej minutówce należy ci się przynajmniej jedne albo dwie porady. Moja pierwsza teza jest taka, że człowieka nie zmienisz, dlatego że zmiana musi wychodzić ze środka na zewnątrz. Słaba ta sugestia, co? To może jeszcze druga. Człowieka nie zmienisz, ale możesz zmienić jego środowisko, czyli możesz go wpakować w taką sytuację, że nie będzie miał wyjścia, to znaczy będzie miał wyjście. To znaczy, albo dostosuje się do sytuacji, zmieniając swoje nastawienie, albo odejdzie. Tylko, że ryzyko jest takie, jak słyszysz, że na dwoje babka wróżyła. Albo ten pracownik dostosuje się do zmiany, albo ci odejdzie. Czyli nim podejmiesz się przekuwania tego opornego osiołka na współpracującego, to licz się z tym ryzykiem, że albo go przeciągniesz na stronę zmiany, albo on ci odejdzie i będziesz miał, będziesz miała do wypełnienia stanowisko w procesie rekrutacyjnym. To tyle, moi drodzy, gwoli takiego krótkiego wprowadzenia w temat. Zachęcam do naszego spotkania środowego, Środowa Dziesiątka, Fruganet ukośnik 367. Zachęcam do komentarzy, do dzielenia się, do pytań i do subskrypcji. Do zobaczenia, do usłyszenia!